Także witam Was serdecznie w nowym filmiku. Jak na załączonym obrazku, w tym materiale zaczęliśmy od dobudowania schodków na najeździe, żeby o wiele szybciej wchodziło się właśnie na rozpędówkę, niż robiło się to przy pomocy drabiny, bo najpierw trzeba było w ogóle rower nadgłowę podnieść i było to dosyć niewygodne i męczące. A w dalszej części materiałów będziemy po prostu budować bandę za jedynką i budować skocznię numer 2. Także zapraszam serdecznie do oglądania, gdzie zobaczycie właśnie, czy wszystko poszło zgodnie z planem. No i tak wygląda pod koniec dnia wybicie dwójki, która jest naprawdę o wiele, wiele większa od jedynki. Myślę, że będzie naprawdę fajną hopą. No i oczywiście nie wszystko poszło zgodnie z planem, bo jak na załączonym obrazku sami widzicie, banda za pierwszą hopą była zdecydowanie za ciasna i nie było najmniejszej możliwości, najmniejszych szans, żeby najechać właśnie normalnie na dwójkę. No i trzeba było wszystko przebudować, co zobaczycie na timelapsie. No trochę nam z tym zeszło, ale teraz jest naprawdę super to zrobione. Przy okazji okazało się, widać to po tych filmikach, że trzeba nieco zmienić jeszcze kąt jedynki, bo nieco też szarpie, nie jest to zbytnio płynne. No ale to akurat nie jest jakaś duża i pracochłonna zmiana. Także zobaczcie sami, co dalej wymyśliliśmy. No i dobra, ponad godzina roboty brata i wszystko wygląda o wiele, wiele lepiej, sensowniej i nie powinno być żadnego problemu z najeżdżaniem na skocznię numer 2, która jest już nawet z tej perspektywy wydaje się całkiem pokaźnych rozmiarów i była też ścięta cała tutaj, jakby najazd na jedynkę po tych muldach, jeszcze będzie pewnie troszkę to trzeba było wkopać, żeby było idealnie, ale i tak już jest o wiele lepiej, bezpieczniej, została powiększona na nieco jedynka, no i tak to wygląda. I zaraz po lądowaniu, chociaż tu trochę się to krzywo wydaje przez zmianę kolorów, ale nie jest oczywiście, wjeżdża się w taką ogromną bandę, która będzie skończona tak jakby po bandzie będzie mulda, którą będzie można wcisnąć. Jeszcze po niej będzie można wcisnąć wjazd na dwójkę, więc prędkość powinna być zarąbista na tą całkiem sporą i ładnie już wyprofilowaną hopę. Tylko lądowanie jest jeszcze niegotowe oczywiście. Także trochę z tym zeszło roboty z poprawianiem, jak zwykle trzeba było wszystko poszerzyć, ale dla takiego efektu chyba zdecydowanie warto. Chociaż to się jeszcze okaże
przy samych testach na rowerze, ale no to musi się już udawać, powinno być bardzo, bardzo fajnie.